Remont przejdzie 6 odcinków drogi. Zakrzew Kresy, Zdziechów Cerekiew, Milejowice, ulica Słoneczna, Cicha Miła, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola oraz Gulinek Kozia Wola. Natomiast od podstaw zbudowanych zostanie kolejnych 7 odcinków. W Wacynie wraz z oświetleniem, na ulicy Granicznej w Cerekwi, w Zakrzewskiej Woli, w Milejowicach, Cerekwi, Gulinie, a także na trasie Mleczków-Cerekiew. Gmina Zakrzew otrzymała na ten cel duże dofinansowanie z Polskiego Ładu. To kwota 12 milionów 350 tysięcy złotych. Jak podkreślał wójt Leszek Margas, to kolejne środki rządowe, które zostały przeznaczone na inwestycje. One pomagają nam rozwijać gminę. A ponieważ mamy duże potrzeby, nie ukrywam, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin w powiecie radomskim, w której corocznie przybywa około 200 mieszkańców. Nie możemy zaprzestać rozwoju naszego kraju, stąd też cieszę się bardzo, że kolejne inwestycje są podejmowane w gminie Zakrzew, ale też w bardzo wielu innych miejscach w Polsce. Dla naszego rządu istotne jest to, aby cała Polska się rozwijała, nie tylko największe miasta. Pamiętamy o tym, aby rozwijać Polskę równomiernie. Pamiętamy o tym, aby te dziesiątki miliardów złotych trafiały, szanowni państwo, w bardzo różne miejsca i w bardzo różne sektory naszej gospodarki. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Wykonawcą prac będzie firma Budromo Starachowice. Umowę podpisano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. W tym roku zrealizujemy połowę tych robót. Będzie to około 7 odcinków w tym roku. Łącznie jest ich 13. Będziemy je wykonywać w sposób kompleksowy. Dodajmy, że cały czas na terenie gminy Zakrzew trwa budowa gazociągu. Ma on w sumie liczyć 9 km. Jak poinformował Leszek Margas, wykonawca prac zrealizował już 3 km sieci.